Witam Państwa serdecznie, dziękuję za możliwość wypowiedzi. Jest mi też bardzo przyjemnie, że wypowiadam się w specyficznym bardzo miejscu, takim trochę magicznym, bo na Politechnice Warszawskiej, czyli w miejscu, gdzie zawsze powstawała wiedza dotycząca inżynierii środowiska, czy też inżynierii sanitarnej przednio. I ta wiedza była przekazywana młodym ludziom. Jest to niewątpliwe miejsce związane z nauką i z edukacją. Mam przyjemność współpracować z sporą grupą ludzi, zarówno w retencji.pl, młodych inżynierów, ale też kolegów, którzy są nawet bardziej doświadczonymi inżynierami niż ja. To z jednej strony, a z drugiej strony mam przyjemność współpracować także z samorządami, na przykład z jednostkami, które są odpowiedzialne za zarządzanie wodami opadowymi. Przykład dobry to właśnie Poznań i Aquanet Retencja, ale także chociażby na przykład MWiK w Bydgoszczy. I wszędzie tam, ale także współpracując i rozmawiając z producentami technologii związanych z zagospodarowaniem wód opadowych, zauważam jeden trend, a mianowicie staramy się ogólnie rzecz biorąc zreformować tą naszą, można powiedzieć, przestrzeń pracy inżynierskiej w taki sposób, żeby uświadomić ludziom, że po pierwsze nie ma ścieków opadowych, nie chcemy w ogóle operować takim terminem, mówimy wody opadowe, a poza tym woda jest jedna. Dzisiaj to jest woda opadowa, ale za chwilę to jest woda podziemna, za chwilę to jest także woda, którą mamy w naszym kranie. Zatem...